Zbliżająca się elekcja może przesądzić o losach Polski na długie lata. Tym razem nie mamy do czynienia z wyborem pomiędzy różnymi koncepcjami rozwoju Polski. Skupione wokół Platformy Obywatelskiej siły dokonały ogromnych spustoszeń na głównych obszarach funkcjonowania państwa. Pozostawienie ich u steru władzy przez następne cztery lata grozi nieodwracalnymi niszczycielskimi skutkami. W takiej sytuacji każdy Polak, a szczególnie każdy chrześcijanin, ma moralny obowiązek sprzeciwienia się złu. Rząd Donalda Tuska przyjął ustawy antyrodzinne, które godzą w tradycyjne wychowanie nowych pokoleń Polaków oraz zaburzają normalne funkcjonowanie rodzin. Rząd Donalda Tuska sukcesywnie niszczy polską szkołę, czyniąc z niej narzędzie. Ideologicznej propagandy nawet wobec sześciolatków. Rząd Donalda Tuska jest odpowiedzialny za gigantyczne zadłużenie Polski, którego skutki będą ciążyły na naszych dzieciach i wnukach. Rząd Donalda Tuska nie zrealizował obietnic uczynienia z Polski raju gospodarczego, a co gorsza, zwiększył podatki, liczbę urzędników i przepisów. Tłamsząc aktywność gospodarczą zwykłych ludzi, stale rośnie bezrobocie, emigracja, a co za tym idzie, dewastacja społeczna i moralna narodu. Ze środowiska Platformy Obywatelskiej wyszedł impuls do ożywienia najniższych instynktów nienawiści do przeciwników politycznych oraz nastrojów antychrześcijańskich i antycywilizacyjnych. Kiedy II Rzeczpospolita była zagrożona, polscy protestanci chlubnie wykonali swoje obowiązki wobec Boga i ziemskiej ojczyzny. Dziś możemy się szczycić patriotyczną postawą protestantów marszałka Józefa Piłsudskiego, prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, generałów Franciszka Kleberga i Władysława Andersa. Warto zadać sobie pytanie, czy dzieci i wnuki będą dumne z naszych? postaw i decyzji politycznych. Jesteśmy mniejszością w narodzie i stąd wielu z nas doświadczyło różnych krzywd czy niesprawiedliwości. Kierowanie się jednak osobistą urazą w sytuacji, gdy ważą się losy ojczyzny, byłoby małostkowością, niegodną uczniów Jezusa. Musimy pamiętać, że po czasach PRL-u odziedziczyliśmy w naszych szeregach wielu agentów którzy udają oddanych Bogu pastorów, starszych czy przełożonych. Podobnie jak w katolicyzmie wyłonił się tzw. kościół łagiewnicki wspierający zdrajców ojczyzny, tak i w naszym środowisku działają głupcy lub ludzie o złej woli, którzy wychwalają rząd Donalda Tuska, posuwając się nawet do porównywania go z Mojżeszem czy Królem Dawidem. Jednocześnie wspieranie Prawa i Sprawiedliwości – Jedynej siły opozycyjnej, mającej szansę odsunąć platformę obywatelską od władzy, piętnuje się jako niegodne mieszanie się do polityki. PiS nie jest partią doskonałą i posiada braki patrząc z perspektywy biblijnej. Biorąc jednak pod uwagę naszą bardzo młodą demokrację, niską kulturę polityczną oraz szczupłe zasoby elity patriotycznej, jest to jedyne środowisko, które obejmuje swym zasięgiem całą Polskę i przejawia rozsądną troskę o polski interes narodowy. Polska jest dziś w wyjątkowej potrzebie nie czas na resentymenty, nie czas na bierność czy obojętność. Stańmy razem przy Polsce.